Witam i dzisiaj z niezwykłą przyjemnością pragnę powitać także profesor Joannę Godlewicz-Adamiec, która poprowadzi dzisiejsze seminarium. Pani profesor kieruje jednym z najbardziej aktywnych zespołów badawczych, które mamy na Wydziale, Zespołem Badań nad Kulturą Dawną. Jak weszłam na PBN i zobaczyłam listę publikacji pani profesor, poczułam się bardzo przytłoczona. Jest to być może więcej nawet niż 100 pozycji, nie doliczyłam się. Wśród pozycji monograficznych chciałabym wspomnieć na przykład Miłość czy kontrakt, koncepcja małżeństwa w niemieckiej i polskiej literaturze średniowiecza. I inne monografie pod redakcją to Karły na ramionach olbrzymów, Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją oraz Od mistyczki do komediantki, kobiety Europy epok dawnych, źródła i perspektywy. Także naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem listy publikacji i z przyjemnością oddaję głos pani profesor. Bardzo serdecznie dziękuję. Na wstępie może powiem, że ten nasz zespół jest dlatego tak prężny, że członkowie tego zespołu rzeczywiście wykazują się niezwykłą aktywnością, zaangażowaniem, więc tak naprawdę to jest dla mnie cała przyjemność jest po mojej stronie móc współpracować z takimi osobami i mam nadzieję, że troszeczkę będziemy mogli się podzielić tym, co robimy. Na wstępie chciałam przeprosić i jakby wytłumaczyć, jak o pewnych rzeczach chciałabym mówić. Nie będzie to typowy wykład, tylko merytoryczny. Chciałabym powiedzieć może o kilku rzeczach, które mogą nas skłonić do wspólnych jakichś przemyśleń, do dyskusji, do refleksji nad tym, nad czym my pracujemy, czym się zajmujemy, w jaki sposób to badamy. Ale chciałabym też, ponieważ jakby takie rozumiem, że było założenie, powiedzieć, w jaki sposób działamy, co robimy, co udało nam się zrealizować, jakie są nasze dalsze plany, więc będą jakby tutaj takie bardzo różne rzeczy się pojawiały. Z jednej strony mam poczucie, że mówię do osób, które bardzo silnie są zaangażowane w badania nad kulturą dawną. Z drugiej strony z wielką przyjemnością też chciałam przywitać osoby, które być może są zainteresowane bliżej tym, czym się zajmujemy, więc no też proszę wybaczyć, że z jednej strony będę mówiła do osób, które wiedzą, co robimy i jak robimy, a z drugiej strony chciałabym to przybliżyć pozostałym osobom. Także proszę wybaczyć, jeśli dla niektórych pewne rzeczy będą może powtórzeniem tego, co wiedzą, a dla innych osób może nie wszystko dzisiaj wybrzmi, bo tak jak mówią, no musiałam dokonywać jakichś wyborów. Tak naprawdę od czego chciałabym zacząć? No chciałabym jakby wrócić do genezy powstania naszego zespołu, skąd taki pomysł powstał, jak do tego doszło, skąd, jakie refleksje sprawiły, że zechcieliśmy stworzyć tego typu platformę współpracy. I tutaj jakby mogą być o czymś takim, jak o taki rodzaj odczarowywania przeszłości i również pojawia się coś takiego, o czym niektórzy z nas mówili, może mniej my w takim na takim prężnie działającym wydziale jak nasz, ale w mniejszych ośrodkach, taki trochę syndrom osamotnienia w przypadku, kiedy na przykład w danym instytucie jedynie na przykład jedna osoba zajmuje się kulturą dawną, więc rzeczywiście jakby to był taki punkt wyjścia.
Jeżeli chodzi o kwestię przeszłości, zastanawialiśmy się i stykaliśmy się z tym, prowadząc zajęcia podczas różnych dyskusji, nad tym, że wokół kultury dawnej narosło bardzo wiele nieporozumień, narosło bardzo wiele pewnych wątpliwości. Studenci też przychodzą często z pewnymi schematami, które czy z pewnym rodzajem uprzedzeń i jakby my się z tym stykamy. Oczywiście ocena każdej epoki budzi pewne wątpliwości, natomiast w przypadku epok dawnych ta trudność pojawia, wybrzmiewa często w sposób taki szczególny. I na przykład Henryk Samsonowicz mówi, że żadna epoka tak naprawdę w jego opinii nie została w tak nie jest w tak trudnej sytuacji i nie jest tak jednoznacznie dziwnie oceniana, jak na przykład średniowiecze. W przypadku epok dawnych również na to, jak one są postrzegane, bardzo często nawarstwiały się różne uprzedzenia, różne oceny, które pojawiały się w epokach późniejszych. I tutaj w tym tekście, który jakby pozwoliłam sobie Państwu przekazać, żebyśmy ewentualnie, to nie jest co prawda tekst literaturoznawcy, ale wydaje mi się, że może nas skłonić do zastanowienia się nad tym, czy można weryfikować pewne poglądy, które funkcjonują od lat. I tutaj jakby już również Le Goff zwraca uwagę na takie bardzo niejednoznaczne oceny średniowiecza, wskazuje na podejście Voltaire'a. Tutaj mówi potem, że no, już troszeczkę jakby inne podejście możemy zaobserwować u Lessinga, który mówi, że co prawda mamy do czynienia z nocą, ale rozjaśnioną gwiazdami w przypadku średniowiecza, więc tutaj rzeczywiście już zaczynają się pojawiać jakby trochę niejednoznaczne głosy. Również wielu historyków, jak Michelet, czy tutaj jakby rzeczywiście ta ocena jest bardzo niejednoznaczna. I tutaj wydaje mi się, że jakby no, to, na co chciałabym zwrócić uwagę, co my jako badacze na pewno wiemy, natomiast bardzo często studenci przychodzą do nas z pewnym takim utartym schematem myślenia, który wywodzi się z tego trójpodziału epok i to jest coś, co bardzo często pokutuje i sprawia, że te epoki dawne oceniane są w sposób mało przychylny. A tak naprawdę przecież już właśnie chociażby samo pojęcie gotyk, ale też nie tylko, powstało w wyniku nieporozumienia tak naprawdę i pewnego pomieszania znaczeń w przypadku renesansowych humanistów. Giorgio Vasari w swoich, no niewątpliwie miał wielki wkład w myśl o sztuce, o postrzeganiu sztuki i w swoich 108 żywotach niewątpliwie przyczynił się do nobilitacji sztuki, do nobilitacji
działalności artystycznej. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, pojawiły się pewne spostrzeżenia i określenia, które no, pokutują niekiedy do dziś. I no i tutaj właśnie wśród tych określeń, no to właśnie samo to pojęcie gotyku, maniera di Goti, maniera gotów, i tutaj już jakby dochodzimy do tego, że w jego przekonaniu było to czymś barbarzyńskim, ale też wywodziło się w jego przekonaniu z Niemiec, wiązał to właśnie z tego typu jakby pochodzeniem danego stylu. Więc tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju pewnymi takimi utartymi sposobami postrzegania. Oczywiście sukcesywnie następowała zmiana tego podejścia. Ja tutaj może, zaraz może przepraszam. Mam nadzieję, że jest widoczne. Następowała zmiana podejścia i tu oczywiście możemy wskazywać na pisma Goethego, ale również na pracę francuskiego architekta Viollet le Duc'a i to, co doprowadziło do ukończenia prac budowlanych katedry w Kolonii. Jest to, z jednej strony pokazuje jakby właśnie pewną ciągłość, odchodzenie takie realne od koncepcji takich zamkniętych pewnych zjawisk, ale z drugiej strony właśnie jakby tu no możemy zwrócić uwagę na to niebezpieczeństwo tego trójpodziału, zgodnie z którym na przykład wiek XIV, XV i XVI no, znajdują się w zupełnie jakby innych miejscach, są oddzielone, czy niekiedy wręcz sobie przeciwstawiane. Zjawiskiem, które jeszcze ma wpływ na to, w jaki sposób postrzegano i dzisiaj się postrzega te epoki dawne, to jest wizja ewolucji świata i kultury. I tutaj pozwoliłam sobie Państwu zestawić dwie te wizje. Pierwsza z nich, ta wizja, która pojawia się zapisana w greckiej mitologii, mówiąca o Złotym Wieku, ona się pojawiała w pracach Hezjoda i Owidiusza, koncepcja mówiąca o tym, że to, co najlepsze już było, że te najlepsze dokonania pojawiły się na początku i tak naprawdę ten pierwszy etap rozwoju to ten etap, kiedy ludzie nie musieli wędrować, pozostawali na miejscu, kiedy był to ogólnie okres takiej ogólnej szczęśliwości i dobrobytu. Natomiast potem następowały przejścia przez wiek srebrny, miedziany, aż do żelaznego, który był okresem zdrady, przemocy i również chęci posiadania. Z drugiej strony pojawia się coś takiego jak wiara w postęp, mówiąca o rozwoju, stałym doskonaleniu się w myśl
rozwoju chronologicznego. Ta myśl, która pojawia się i u encyklopedystów, i w oświeceniu, czy też w XIX wieku, to spojrzenie, które odchodzi od tej koncepcji, że to, co najlepsze, już za nami, że to minęło, że to są nasze źródła. I pojawia się nowe spojrzenie. Oczywiście początkowo no też nie następowało to tak jednoznacznie, szybko. Wymagało to jednak pewnego, ponieważ wiązało się z jakimś takim zakwestionowaniem pewnego porządku, który znany był od dawna. Natomiast no oczywiście możemy przyjąć, że taka myśl, że to, co najlepsze, jest jeszcze przed nami, że wszystko może się rozwijać, że wszystko zmierza ku temu, co dobre, że człowiek ma możliwość zapanowania nad tym rozwojem, jest oczywiście myślą bardzo kuszącą i oczywiście jakby może sprawić wiele dobrego, natomiast myślenie w takich kategoriach postępu linearnego, diachronicznego, no w jakimś stopniu sprawiło, że kulturę dawną niekiedy również postrzega się lub postrzegało się jako no ten etap początkowy, oparty na przesłankach nienaukowych, w odróżnieniu od tego, co jest oparte na rozumie, co człowiek może rozwijać. Więc jakby tutaj w tym momencie jakby to też z jednej strony mamy do czynienia z właśnie z pewnymi pojęciami, z pewnym trójpodziałem, który przecież sam Vasari jakby nie rościł sobie pretensji do rzetelnego naukowego podejścia, natomiast to jakby zaczęło, konsekwencje tego podziału pojawiły się dla kultury. No i właśnie tutaj jakby kwestia rozwoju epok, która też może sprawić, że w jakichś momentach, w jakichś okresach pewne epoki, pewne wydarzenia, pewne zjawiska kulturowe mogą być mniej lub bardziej deprecjonowane, postrzegane w jakiś odmienny sposób. Kolejnym zagadnieniem, które było dla nas niezwykle istotne w przypadku kultury dawnej, to jest coś takiego, co oczywiście stosuje w swoich pracach na pewno bardzo wiele osób. Nie dotyczy to, nie chcę tutaj powiedzieć, że jest to domena wyłącznie kultury dawnej. Natomiast rzeczywiście dla nas ma to znaczenie bardzo szczególne. Chodzi mi o pewną taką interkulturowość i transkulturowość. I właśnie od tego tutaj nieszczęsnego Vasariego, który, tak jak mówił, niewątpliwie miał wielkie zasługi. No tutaj również pojawia się to określenie maniera tedeska, czyli, no, czyli styl niemiecki z określeniem takim spejoratywnym wydźwiękiem. Oczywiście no my dzisiaj wiemy, że tak naprawdę powstanie gotyku należy łączyć z Francją, a do Niemiec dotarł ten styl 50 czy nawet 100 lat później. Natomiast no w taki sposób postrzegał to Vasari. Stwierdziliśmy, widzieliśmy jakby potrzebę stworzenia właśnie takiej
wspólnej platformy, aby móc wspólnie badać pewne zjawiska, wzajemnie się wspierać w tych badaniach. I teraz dlaczego? Tutaj może podam przykład, dlaczego w naszym przypadku jest to tak ważne i tak szczególne. Tu jest karta z rękopisu Carmina Burana. To jest zbiór liczący 254 utwory poetyckie i dramatyczne, czyli jakby o różnej charakterystyce, z czego 26 jest późniejszych, więc mamy do czynienia jakby też z różnymi okresami kultury. Co oczywiście jakby wymaga tutaj znawców i językoznawców, i literaturoznawców, również zajmujących się różnymi okresami, ponieważ te teksty z różnych okresów pochodzą. Ponadto teksty napisane są w przypadku tego rękopisu w języku łacińskim, ale także średnio-wysoko niemieckim i franko-prowansalskim. Część utworów jest dwujęzyczna, łacińska i niemiecka. I tak naprawdę tego typu obiekty, które badamy, pokazują nam, że my musimy te obiekty badać wspólnie, przekraczając swoje obszary kulturowe. Musimy i też chcemy, aby faktycznie być w stanie pewne zjawiska zobaczyć w całości, powiązać, znaleźć pomiędzy nimi różne paralele. Oczywiście jakby każdy z nas jest świadomy pewnej tradycji, pewnego bagażu metodologicznego, obszaru, w którym prowadzi badania, ale staramy się jakby właśnie przełożyć je na wspólne doświadczenia i wspólną pracę. I to, co tutaj obok się pojawia, pozwolę się tutaj odnieść do jednej z naszych pierwszych publikacji, która powstała w ramach naszego zespołu. Jedna z pierwszych publikacji, którą powiązać można z zespołem, to jest publikacja, o której właśnie tutaj przy wprowadzeniu pani doktor była uprzejma wspomnieć. To jest Od mistyczki do komediantki, kobiety Europy epok dawnych, źródła i perspektywy. I książka ta jest nie tylko próbą uchwycenia żeńskiej optyki, ale również, czego byliśmy świadomi, bo wyraziliśmy to we wstępie, pewnym rodzajem naszej deklaracji. Jak sami podkreśliliśmy we wstępie, widniejąca na okładce książki rzeźba świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, która pochodzi z katedry w Burgu. Ona nam towarzyszyła podczas konferencji, towarzyszyła nam również w publikacji. Nie jest przypadkowa. Oczywiście wybór takiej kobiety jakby nasuwał się w pewnym stopniu w związku z tematyką i postaciami kobiet, które były tam przedstawiane. Nie mniej ważny był jednak dla nas drugi powód. Otóż Magdeburska Katedra jest jednym z pierwszych dzieł architektury gotyckiej w Niemczech, łączącej cechy miejscowej tradycji architektonicznej z francuskim gotykiem katedralnym. I uznaliśmy właśnie to jako taki rodzaj naszego przesłania i naszej deklaracji na początku tego, co żeśmy tworzyli. W tym przypadku
aby przygotować konferencję i publikację. Siły połączyły dwa instytuty, ale właśnie tą platformą współpracy był nasz zespół. W tym przypadku akurat był to Instytut Romanistyki i Instytut Anglistyki, natomiast tak jak Państwo zobaczą, te współprace odbywają się pomiędzy bardzo różnymi obszarami językowymi. Oczywiście to oscylowanie pomiędzy tym, co nas różni, a tym, co nas łączy, jakby jest w zasadzie stałe i nieraz przekłada się na też bardzo takie praktyczne kwestie, kiedy czytamy teksty, stykamy się z właśnie, czy w jakichś rękopisach, czy w jakiś, stykamy się z cytatami w obcych językach, z odniesieniami do pisarzy pochodzących z innej epoki, z innego obszaru kulturowego, czy właśnie, nie wiem, teksty połączone są w ramach rękopisu, wcześniejsze i późniejsze. Mamy możliwość rzeczywiście wspólnej pracy, odniesienia się, przedyskutowania, czy na poziomie pisania poszczególnych artykułów, czy też na poziomie współpracy, o której zaraz też Państwu powiem. Sam zespół, interdyscyplinarny zespół badania nad kulturą dawną, powołany został 2 marca 2015 roku, jako właśnie taka platforma koordynacji i stymulowania badań dotyczących kultury dawnej. Powstał z inicjatywy wówczas pracowników trzech instytutów, Instytutu Anglistyki, Instytutu Germanistyki, Instytutu Romanistyki. Początkowo było to 14 pracowników, z czasem ten zespół się powiększył, ponieważ jesteśmy strukturą otwartą, bardzo chętnie przyjmujemy w nasz poczet osoby, które są zainteresowane lub które w jakimś momencie kariery akurat zainteresują się tym aspektem, więc tutaj tak jak Państwo widzą, na chwilę obecną mamy przedstawicieli 5 jednostek naszego wydziału, Instytutu Anglistyki, Instytutu Germanistyki, Instytutu Romanistyki, Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, a także Katedry Italianistyki. W naszych szeregach znajdują się osoby, które zajmują się językoznawstwem, literaturoznawstwem, czy też takim literaturoznawstwem sprofilowanym w powiązaniu z takimi obszarami jak muzyka czy sztuka, więc tutaj tak naprawdę ta szeroka platforma, ale właśnie też współpraca literaturoznawców, językoznawców, która niekiedy okazuje się bardzo przydatna i wartościowa i tak jak Państwo zobaczą, znajdujemy pewne obszary, które nas łączą. Ta nasza ten nasz pluralizm taki obszarowy znajduje odzwierciedla nasze logo, które zostało przygotowane przez Piotra Kociumbasa. I w naszym logo, nasze logo odwołuje się do różnorodnych odmian pisma charakterystycznych dla tych okresów kultury, które wpisują się w tak zwaną kulturę dawną. Odmiany te stanowią jednocześnie egzemplifikację horyzontalnych i wertykalnych splotów i interkulturalnych powiązań.
jak też z drugiej strony pewną ciągłość tradycji pomiędzy pewnymi epokami. Właśnie to, o czym mówiłam, chcemy odejść od takiego ścisłego traktowania epok jako zamknięte. I teraz tutaj może pozwolę sobie jakby odnieść się do tego logo, bo to mówię, to jest też jakby taki rodzaj zwrócenia uwagi na to, co dla nas jest istotne. W logo wyróżnione zostały, i teraz tutaj mamy trzy wyróżnione znaki. I pierwszy z nich, patrząc od góry, to minuskuła karolińska, czyli odręczne pismo średniowieczne wypracowane w IX wieku w kancelarii Karola Wielkiego. Wzorowali się na niej później XV-wieczni twórcy antykwy. To jest właśnie też ta ciągłość pewnych zjawisk, która dla nas jest istotna. Również jako prototyp kroju łacińskiej czcionki drukarskiej. Ta forma łączyła najlepsze cechy różnych rodzajów pism, była taką odmianą uniwersalną, niezwykle czytelną, która była przyjęta i używana w kancelariach całej Europy, co dla nas właśnie tutaj było, ponieważ sprawiało to, mówiło to o pewnej graficznej jednolitości średniowiecznej Europy, stąd ta czcionka była dla nas tutaj taka bardzo istotna. Druga czcionka to fraktura, była najbardziej popularną odmianą pisma drukowanego, wykorzystywaną na niemieckim obszarze językowym od połowy XVI, ale aż do XX wieku. Zastosowana została między innymi w modlitewniku ilustrowanym Albrechta Dürera, natomiast swoją taką pełnię realizacji osiągnęła w XVIII wieku i na to chcieliśmy właśnie jakby też zwrócić uwagę. I ostatnia czcionka wyróżniona to Bodoni, jako określenie tutaj szereg klasycznych rodzajów pisma antykwy wywodzących się od Włocha. Giambattisty Bodoniego należy obok Diderota i Walbauma do najbardziej znanych krojów pisma klasycyzmu. Bodoni inspirował się, i to też dla nas było tutaj właśnie istotne, te powiązania pracami angielskiego drukarza Johna Baskervilla i również francuskich drukarzy Fourniera i Didota, więc tutaj rzeczywiście te powiązania były bardzo widoczne i stąd zdecydowaliśmy się właśnie na tego typu logo, które właśnie jakby pokazuje nasze właśnie te sploty, które tu się odbywają, te horyzontalne i wertykalne w ramach kultury dawnej. Same kolory, nie wiem, wszystko w porządku jest, bo coś mi się tu wyświetla, tak? Kolory nawiązują do kolorystyki pierwszych druków. Czym my się, to jest jakby geneza naszego powstania i pewne przesłanki, które nam przyświecały. Natomiast czym my się zajmujemy? Jeden z obszarów, który tutaj od 2015 roku do 2020 roku cały czas się rozwijał, no potem w związku z pandemią jakby nastąpiła tutaj przerwa, ale to są wykłady otwarte o średniowieczu, jest to
Jest to taki projekt, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki. Na wykłady zapraszane są osoby, które są przedstawicielami różnych dyscyplin. Są to historycy, literaturoznawcy, kodykolodzy, historycy sztuki. Są to wykłady otwarte, popularyzujące wiedzę o średniowieczu. One często cieszą się naprawdę bardzo dużym powodzeniem. Wykłady odbywają się w języku polskim i w języku angielskim. Dotyczą właśnie też różnych obszarów kulturowych, pokazują pewne sploty, pewne powiązania, więc to jest coś, co realizujemy. W ramach popularyzacji wiedzy o kulturze dawnej i przekazywania pewnych informacji w sposób rzetelny, popularyzowania ich, podejmujemy się takich działań, jak na przykład tutaj Dni Nauki w 2015 roku. Mieliśmy jako zespół własny panel, podczas którego, podczas takiego spotkania awangardy, gdzie spotykało się, to naprawdę było duże wydarzenie, gdzie przychodziło wiele osób zajmujących się literaturą, science fiction, filmami. My mogli, ona oczywiście czerpie z tych wzorców chętnie, nieraz średniowiecznych. Mieliśmy możliwość przekazywania pewnej wiedzy osoby, które były na tym konwencie, mogły skonfrontować swoje wyobrażenia z tym, co my mogliśmy im jakby o tej kulturze dawnej opowiedzieć. Także to na przykład takie zadania również podejmujemy, aby podzielić się i tutaj właśnie mamy przedstawicieli naszego zespołu, głównie anglistów, ale też z naszego wydziału, ale też nie tylko, ponieważ w ramach naszego zespołu to jest ten taki trzon u nas na wydziale, natomiast stale współpracujemy z kilkudziesięcioma pracownikami w Polsce, współpracujemy również z różnymi instytucjami, z pewnymi, staramy się nawiązywać kontakty, więc tutaj jakby też pojawiają się osoby spoza naszego wydziału, które są naszymi stałymi współpracownikami. Koordynatorem tego projektu był Bartek Błaszkiewicz z Instytutu Anglistyki. Jakby tutaj on przygotowywał właśnie cały ten panel podczas tych dni nauki, więc to są również takie działania, które są przez nas podejmowane. Kolejną rzeczą, którą również robimy wspólnie i to jest też coś, co bardzo często jest tym spoiwem, to są różnego rodzaju kursy. Tutaj widzimy kursy paleografii i kodykologii. Odbyło się już kilka tego rodzaju kursów. W tych kursach biorą udział pracownicy, biorą również udział doktoranci, biorą udział studenci z różnych jednostek naszego wydziału, ale również spoza, z różnych wydziałów, które ewentualnie mogą być zainteresowane pracą z rękopisem czy z drukami.
te kursy kodykologii, paleografii, to jest taki tutaj pomysłodawcą tego projektu jest Ania Just z germanistyki, przepraszam, bo spojrzałam akurat na koleżankę z anglistyki. To jest projekt, który jest realizowany wspólnie z Uniwersytetem Kraju Sary, Uniwersytetem Saarbrücken, ale również z Biblioteką Narodową i z uniwersytecką, z tymi działami rękopisów, z działami zbiorów specjalnych. Te kursy odbywają się w taki sposób, że jest moduł teoretyczny, potem są zajęcia praktyczne, kiedy mamy możliwość i my, i studenci, i doktoranci pracować z rękopisami. Niekiedy te kursy też są troszeczkę sprofilowane, tematyczne, są poświęcone jakiemuś typowi rękopisów, ale rzeczywiście są to naprawdę dla nas niezwykłe doświadczenia, również dla doktorantów i dla studentów, obcowania z tego typu przedmiotami. Tak jak Państwo widzą, otrzymujemy wówczas też różnego rodzaju przyrządy, przy pomocy których możemy szukać znaków wodnych. To są takie działania, które również zachęcają studentów, pokazują im, że w przypadku tych badań jakby oczywiście istotny jest tekst, ale również nośnik, że nie możemy pominąć w przypadku kultury dawnej tego nośnika, jakim jest rękopis, jakim jest druk, ponieważ on przekazuje nam również wiele bardzo cennych informacji, które są uzupełnieniem tego, co możemy wyczytać z tekstu. W tych kursach uczestniczą osoby właśnie z różnych jednostek. Te kursy odbywają się i w języku angielskim, i niemieckim. Uczestniczą w nich i językoznawcy, i literaturoznawcy. To jest coś, co właśnie jest jedną z takich płaszczyzn, które nas łączą i chociaż jakby wyczytujemy niekiedy z tych rękopisów czasami troszkę inne treści, to sama możliwość obcowania z rękopisami, ukończenia takiego kursu, to jest coś, co łączy różnych pracowników w różnych jednostkach naszego wydziału. Kolejna rzecz, którą my wspólnie, to są również wspólne panele na różnego rodzaju istotnych, prestiżowych kongresach. I tak tutaj mamy kongres 2015 roku chyba, tak, jeśli się nie mylę, 16, tak. To jest, powiedziałam 15, ponieważ w 15 chyba był jeszcze panel w Poznaniu podczas Stowarzyszenia Germanistów Niemieckich, Germanistów Polskich. Tam mieliśmy też z Pawłem Piszczatowskim taki panel dotyczący kultury dawnej, tradycji niemieckiego średniowiecza i poza nami w tym panelu wystąpiły pani profesor Renata Damciarosz z Uniwersytetu Śląskiego i pani profesor
Marzena Górecka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wówczas podczas Stowarzyszenia Germanistów Polskich pokazaliśmy również działalność naszego zespołu, ponieważ i z panią Renatą, i z panią Marzeną współpracujemy, pokazaliśmy, czym się zajmujemy, w jaki sposób tę kulturę badamy. Kulturę dawną. Natomiast tutaj mamy ten panel, o którym już jakby zaczęłam mówić. To jest panel w Wiedniu podczas Światowego Kongresu Komparatystów. To był kongres trzyjęzyczny, który odbywał się po francusku, po angielsku i po niemiecku. Nasz zespół Badania nad Kulturą Dawną zaproponował tam własny panel. Także nasz wydział był tam przez nas reprezentowany. Był to panel wielojęzyczny w założeniu, natomiast konstrukcja nasza wyglądała w taki sposób, że mieliśmy wspólne teksty teoretyczne, które wypełnialiśmy różnymi treściami kulturowymi, różnie sprofilowane. Oczywiście to też nam pokazało, w jak różny sposób możemy te same teksty teoretyczne rozumieć, wykorzystywać, wypełniać właśnie własną treścią. Więc była ta część wspólna, ta wspólna podstawa, a z drugiej strony pokazaliśmy, jak bardzo różnymi treściami możemy je wypełniać. Teraz właśnie ukazała się publikacja w Greuterze po tym kongresie, także też jakby nasz panel został w tej publikacji odnotowany. Tutaj właśnie widzimy przedstawicieli Instytutu Romanistyki i Germanistyki wspólnie podczas właśnie tego naszego panelu na tym światowym kongresie. Również tak naprawdę tych paneli udało nam się zgłosić kilka. Mieliśmy dwukrotnie panele, one były już siłą rzeczy w jednym języku. To były panele w czasie Kongresu Mediewistów Niemieckich. I tam mieliśmy dwukrotnie panele naszego zespołu, które przygotowywaliśmy wspólnie z Pawłem Piszczatowskim. Jeden kongres odbył się w Bonn, drugi odbył się w Tybindze. To są kongresy, podczas których spotyka się około 200 mediewistów, głównie z krajów niemieckojęzycznych i przedstawicieli różnych dyscyplin, historyków sztuki, literaturoznawców, specjalistów od kultury dawnej, od średniowiecza. I tak naprawdę panele naszego zespołu to były jedyne panele, które pochodziły od osób spoza niemieckiego kręgu językowego, osób, które nie są afiliowane w niemieckim kręgu językowym. Nasze panele były bardzo w związku z tym zauważone, odnotowane, ponieważ mogliśmy reprezentować nasz wydział podczas takiego wydarzenia branżowego, spotkania specjalistów od tych badań. Także tutaj mogliśmy też właśnie jakby nie tylko wystąpić z własnymi referatami, ale również zaprezentować się z własnym panelem.
Tego typu panel mieliśmy również podczas 26. Niemieckiego Kongresu Germanistów. Również mieliśmy tam właśnie tego typu własny panel. Na wiele przedsięwzięć udało nam się uzyskać dofinansowanie. To były zarówno dotacje celowe tutaj, wsparcia ze strony Uniwersytetu, ale również ze strony niemieckiej, z Deutsche Forschungsgemeinschaft, właśnie na tego typu panele. Poza wspólnymi panelami całymi były również wystąpienia, wspólne wystąpienia. Tu chciałabym zwrócić uwagę na przykład na coś takiego jak wystąpienie Ani Just i Moniki Opalińskiej z Instytutu Germanistyki i Instytutu Anglistyki w czasie Kongresu Historyków Języka, który się odbył w Katowicach w 2016 roku. One wspólnie wygłosiły tam referat, rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy Reguła Czyjątek. W wystąpieniu przedstawione zostały przykłady zniekształceń bądź zatarcia rzeczywistego obrazu zapisach zabytków na podstawie wybranych fragmentów z kilku średniowiecznych kodeksów anglosaskich i niemieckich. Wspólnym mianownikiem tych niezależnych źródeł był łaciński tekst modlitwy Paternoster, przedstawiony w postaci wersyfikowanych parafraz w językach wernakularnych, staro- i średnioangielskim oraz starowysokoniemieckim. I ta analiza właśnie tych tekstów, dzięki temu właśnie możliwe było odsłonięcie istotnych powiązań, zwrócenie uwagi na pewne detale i tak naprawdę dopiero współpraca tych dwóch specjalistek zajmujących się wysoce tutaj wyspecjalizowanych i zajmujących się różnymi grupami językowymi umożliwiła wyciągnięcie nowych wniosków, rzucenie nowego światła. I to są też działania, które staramy się podejmować. Prezentacja naszego zespołu i naszych działań, w szczególności naszego projektu, jednego z projektów, który jest realizowany, Kobieta Epok Dawnych, miała miejsce też w czasie 25. Kongresu Germanistów w Bayreuth. No to jest już rzeczywiście takie duże wydarzenie i podczas właśnie panelu kierowanego przez Ann-Marie Rasmussen i Markusa Stocka mieliśmy możliwość z Pawłem Piszczatowskim opowiedzieć o działaniach naszego zespołu, w szczególności o jednym z tych projektów Kobieta Epok Dawnych. I teraz możemy w związku z tym przejść płynnym ruchem do kolejnego obszaru naszych działań, który wiąże się również jakby nie tylko z udziałem w konferencjach, ale również z organizacją konferencji i sympozjów. Udało nam się ich zorganizować kilka. Jedną z pierwszych była ta, o której wspominałam, ta interdyscyplinarna konferencja naukowa Kobiety Epok Dawnych, źródła i perspektywy, która odbyła się w 2015 roku, więc w zasadzie od razu po utworzeniu naszego zespołu podjęliśmy się zorganizowania wtedy dużej konferencji. Potem w 2016 roku zorganizowaliśmy dwie kolejne konferencje związane z
kobietą epok dawnych, ale też w związku z dwustuleciem wówczas Uniwersytetu Warszawskiego. Zdecydowaliśmy się na temat wiedza, nauka, uniwersytety, ponieważ ta nasza konferencja wpisywała się w oficjalny kalendarz obchodów dwustulecia. I stąd również chcieliśmy położyć akcent właśnie na zjawiska związane z właśnie wiedzą, nauką, emancypacją kobiet w tych obszarach. I tutaj zorganizowaliśmy jedną konferencję polskojęzyczną, ponieważ zależało nam jednak, żeby ta konferencja w języku polskim się odbyła, i drugą międzynarodową w trzech językach wówczas, po niemiecku, angielsku i po francusku. Odzew był naprawdę ogromny, przyjechali ludzie z całego świata, ludzie z Brazylii, z Algierii, z bardzo różnych zakątków. I to rzeczywiście było dla nas takim, wydaje mi się, bardzo ważnym doświadczeniem współpracy w ramach różnych języków, wzajemnego wspierania się, oczywiście również przy wsparciu instytucjonalnym, przy wsparciu doktorantów, także to rzeczywiście tutaj było dla nas też bardzo ważne, natomiast staraliśmy się właśnie, aby nasz wydział miał możliwość pokazania się podczas dwustulecia również właśnie jako taki wydział współpracujący, dotykający zagadnień z różnych obszarów kulturowych, i dzięki naprawdę zaangażowaniu bardzo wielu osób wydaje mi się, że udało nam się to zrealizować. Również podejmowaliśmy, zaraz tutaj będą kolejne, przepraszam, to jeszcze akurat to, o czym mówiłam, to są właśnie kongresy mediewistów niemieckich, i nasi współpracownicy, tutaj profesor Marzena Górecka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz nasz współpracownik z Litwy i nasza współpracowniczka z Egiptu, profesor Dina Salama. Organizowaliśmy również lub byliśmy współorganizatorami również innych konferencji, kongresów poza tą tematyką związaną z kobietą od dawnych. Tutaj jednym z takich punktów ciężkości była również kwestia eposu. Zorganizowaliśmy ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową Epos od Homera do Martina. To była konferencja organizowana przez Zespół Badań nad Kulturą Dawną we współpracy z Pracownią Badań nad Kulturą Oralną Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbyła się w Warszawie. Była konferencją ogólnopolską, interdyscyplinarną. Oraz druga konferencja, którą tu pozwolę sobie jakby pokazać Państwu. Byliśmy współorganizatorem jako zespół badawczy również konferencji, która odbywała się na Uniwersytecie Jagiellońskim, konferencji Pisać listy potrafią tylko kobiety. To była konferencja, której głównymi organizatorami był Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, ale współorganizatorami właśnie był między innymi nasz zespół badawczy. Ta konferencja odbyła się w 2017 roku.
No i oczywiście, tak jak można się spodziewać, co już było w jakiś sposób odnotowane, to czym się również zajmujemy i co jest efektem również naszych działań, to są publikacje. Tu pozwoliłam sobie zwrócić uwagę tylko na kilka, powstaje ich znacznie więcej, natomiast to są te publikacje, które rzeczywiście pokazują taką naszą istotną współpracę pomiędzy obszarami kulturowymi w ramach kultury dawnej. Wspominana już publikacja Od mistyczki do komediantki, kobiety Europy epok dawnej, źródła i perspektywy. To jest publikacja, która powstała we współpracy pomiędzy Instytutem Germanistyki i Instytutem Romanistyki, właśnie w ramach działań naszego zespołu. Jedną z tutaj współredaktorek była Małgosia Sokołowicz, współredaktorem był również Piotrek Kociumbas. Kolejna, tutaj jest też kolejna publikacja właśnie związana z tą tematyką kobiecą. To jest właśnie po tej konferencji, po tej dużej konferencji powstały dwie. Jedna po tej konferencji polskojęzycznej, kobieta Wiedza, Nauka, Uniwersytety pod redakcją Moniki Malinowskiej i publikacja, która ukazała się niedawno, publikacja, która była dla nas bardzo dużym wyzwaniem, publikacja trzyjęzyczna, francusko, angielsko, niemiecka, natomiast zależało nam, aby nie były to rozdziały językowe, tylko żeby tak naprawdę znaleźć właśnie pewne podobieństwa, pewne paralele w ramach pewnych aspektów, więc faktycznie to było tutaj dla nas dużym wyzwaniem, kwestia przygotowania merytorycznego opracowania tych tekstów trzyjęzycznych w dużej takiej publikacji. Publikacja ukazała się w prestiżowym francuskim wydawnictwie Classic Garnier w Paryżu. Również publikacja Epos od Homera do Martina. Tutaj tak naprawdę bardzo różne kręgi językowe zaistniały. Wielu anglistów tutaj przedstawiło swoje artykuły, ale również italianiści, romaniści, germaniści, oczywiście też były teksty polonistów, historyków, także tutaj rzeczywiście również taka publikacja dosyć obszerna i staraliśmy się pokazać to zjawisko eposu i w jakimś jego rozwoju i też jakby w różnych odsłonach, z różnymi akcentami w różnych kręgach kulturowych. I kolejna rzecz to również niekiedy mamy takie numery tematyczne w czasopismach. Tutaj jeden z przykładów w kwartalniku neofilologicznym podczas, tutaj właśnie jakby był numer, w którym pojawiły się publikacje pracowników naszego zespołu z różnych kręgów kulturowych, były teksty angielsko- i niemieckojęzyczne w tym przypadku i również językoznawców i literaturoznawców, żeby tak naprawdę pokazać to samo zjawisko realizowane przez specjalistów tych dyscyplin. Teraz przyszłość. W tym momencie wraz z nowym statutem nasz zespół jakby no troszeczkę pozycja jakby i miejsce
tego zespołu troszeczkę jakby zostało inaczej ugruntowane w ramach naszego zespołu, co otwiera nam tak naprawdę pewne nowe możliwości. Oczywiście pewne plany i już bardzo konkretne rzeczy, które żeśmy podjęli, ponieważ mieliśmy bardzo konkretne rozmowy podjęte na temat współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Były już zarezerwowane terminy, sale również takiej współpracy międzynarodowej. No niestety w związku z obecną sytuacją musieliśmy to przełożyć, natomiast na pewno do tego tematu wrócimy, więc tutaj jakby cały czas pewne rzeczy są dla nas wyzwaniem, stoimy jeszcze przed nimi. I ponieważ tak naprawdę to był zarys tylko pewnych rzeczy, którymi się zajmujemy, ja pozwolę sobie odesłać dla osób, które byłyby zainteresowane, chciałby poczytać coś więcej na temat naszego zespołu, dowiedzieć się czegoś, albo będą zainteresowane pewnymi rzeczami, które organizujemy. No niestety w tej chwili są to w zasadzie wyłącznie rzeczy, które możemy organizować zdalnie, więc to są jakieś wykłady, które odbywają się w takiej formule. Natomiast zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Oczywiście też jesteśmy jakby tutaj otwarci na wszystkie propozycje, na wszystkie sugestie. Działalność naszego zespołu tak naprawdę jest wypadkową tego, co osoby, które w nim są, chcą zrobić, jakie mają pomysły w danym momencie, jakie bezpośrednie współprace w danej chwili się nawiązują, jaki punkt ciężkości kładziemy. Właśnie jesteśmy taką platformą współpracy, pewne rzeczy podejmujemy wszyscy razem, jeśli mamy możliwość skorzystania z pewnych tego typu rozwiązań. Pewne rzeczy w ramach tego zespołu są realizowane przez mniejsze grupy, mamy pewne projekty długofalowe, mamy pewne projekty celowe, krótsze, które wiążą się z organizacją jakichś poszczególnych zadań, które podejmowane są w danym momencie, dotyczą realizacji jakiegoś jednego konkretnego celu. I to chyba tyle starałam się tak w miarę przybliżyć ideę powstania, to czym się zajmujemy, co staramy się robić, jakie są nasze dalsze plany i oczywiście za wszystkie uwagi i wskazówki będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo. Ja też serdecznie dziękuję Pani Profesor za tę prezentację. To jest niesamowite, jak wiele zespołowi udało się osiągnąć w czasie 5 lat, prawda? Bo od 2015 roku to tak zakładam, że ta działalność to jest okres 5 lat i tyle i wystąpień konferencyjnych i publikacji, także z przyjemnością słuchałam tej prezentacji, jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie aktywności zespołu, także i również dziękuję za lekturę. Wydaje mi się, że dla osób takich jak ja, które badają zupełnie inne okresy niż średniowiecze, jest to świetna lektura, która nieco w innym świetle stawia tę epokę. I w tym momencie chyba chciałabym oddać głos Państwu. Ja jeszcze tylko wspomnę, że wykłady są nagrywane, w związku z tym, jeśli chcą Państwo zadać pytanie i nie być nagranym, to trzeba albo wyłączyć kamerę, albo zadać pytanie przez czat. I czat jest również miejscem, gdzie można zadać pytanie, ale także zgłosić się do pytania. Także zapraszam do dyskusji.
Tutaj widzę też, że są współpracownicy pani profesor. Może chcieliby państwo jakoś uzupełnić tę prezentację? Mogę zapytać, bo tutaj czat jest, zdaje się, wyłączony. Przynajmniej ja próbuję coś napisać na czacie, ale mam informację, że nie mogę, więc dlatego pozwalam sobie. Już zaraz próbuję zobaczyć. A mogę w tym czasie o coś tak, zapytać? Tak, oczywiście, oczywiście, pani Judyto, zapraszam. Ja chciałam powiedzieć, że też jestem pod wielkim wrażeniem. Nie zdawałam sobie sprawy, że zespół jest tak niesamowicie prężny i w tak różnych kierunkach to się odbywa, że są różnego rodzaju warsztaty, prawda, że są wykłady, że to jest, no, fantastycznie, jestem pod wrażeniem. Natomiast chciałam zapytać o taką rzecz bardzo praktyczną w pewnym sensie, to znaczy w jakim stopniu państwo angażują do tych różnych wydarzeń, czy prac przede wszystkim, na przykład doktorantów, czy studentów wyższych lat, czy to się dzieje, że to są, w jakim stopniu? Tak, zdecydowanie tak. W ogóle dziękuję za wszystkie miłe słowa, bo one są tak naprawdę kierowane do wszystkich członków zespołu, bo tak jak mówię, to jest nasze wspólne miejsce, które wspólnie tworzymy. Powstało z takiej po prostu naszej potrzeby, żeby o pewnych rzeczach mówić, pewne rzeczy odczarowywać, pokazywać studentom, że to jest też ciekawe i potrzebne. Natomiast faktycznie staramy się, z jednej strony są to właśnie różnego rodzaju przedsięwzięcia kierowane bezpośrednio do studentów, to są właśnie na przykład wykłady otwarte, które w znacznym stopniu są kierowane do studentów, ale też angażujemy je w pracę. Tutaj nawet na tych zdjęciach z konferencji, którą żeśmy wspólnie organizowali, tej międzynarodowej konferencji o kobietach, która odbywała się w czasie 200-lecia Uniwersytetu. Tam właśnie na tych zdjęciach były wspólnie doktorantki z różnych instytutów, z romanistyki, z germanistyki akurat. Więc jest to też takie miejsce, ci doktoranci mogą uczestniczyć w obradach, również wdrażają się w pewnego rodzaju takie prace organizacyjne. Jest to również miejsce, kiedy oni się spotykali, dyskutowali, brali udział właśnie w tego typu przedsięwzięciach. Także staramy się jak najbardziej ich angażować i oczywiście właśnie we wszelkiego rodzaju warsztatach jak najbardziej studenci i doktoranci uczestniczą, również właśnie w tych kursach kodykologii i paleografii. Oni potem, jedna rzecz to oczywiście dla nich niezapomniane wrażenia, możliwość dotykania średniowiecznego rękopisu. To jest zupełnie coś innego niż oglądanie na monitorze. Ale z drugiej strony takie, no, dla nich bardzo praktyczne, oni otrzymują również przygotowany przez nas, ale też przez Bibliotekę Narodową certyfikat, który rzeczywiście poświadcza ukończenie takiego kursu. Więc mają też jakby takie nieraz, no, bardzo namacalne rzeczy dla nich, że taki kurs ukończyli, mogą się czymś takim poszczycić. I powiem szczerze, że doświadczenie dla nas tego, że nad tym samym rękopisem i właśnie w tych grupach pracują pracownicy, doktoranci, studenci, na przykład w ramach jednego zespołu, który bada jakiś rękopis i wyciąga jakieś wspólnie wnioski, przedyskutowuje, jest doświadczeniem bezcennym, bo to rzeczywiście jakby i z perspektywy studentów, doktorantów, z tego co mówię, ale również dla nas, bo widzimy w jaki sposób oni do tych przedmiotów podchodzą, na co zwracają uwagę. Tworzą się też takie właśnie wspólnoty międzypokoleniowe, jakby tam się zaciera ta granica pomiędzy pracownikiem, studentem i doktorantem, bo jesteśmy wszyscy osobami, które łączy
ta kultura dawna i po prostu możemy się razem pochylić nad starym rękopisem czy starodrukiem i wspólnie szukać na przykład znaków wodnych, co oni taką troszkę odczytują, jak nie wiem, pracę trochę detektywistyczną, którą wspólnie podejmujemy, więc tu rzeczywiście staramy się jak najbardziej w miarę możliwości pokazywać właśnie to, o czym mówiłam, takie odczarowywanie, żeby nie było tak, że na hasło przeszłość albo historia, czegokolwiek już, reagują źle. Pokazujemy im, że z tej historii możemy się dowiedzieć dużo o nas samych, że ta historia mówi bardzo dużo o naszej kondycji, możemy zadać sobie pewne istotne dla nas pytania, możemy się dowiedzieć czegoś o innych ludziach bez takiego oceniania, wartościowania, jeżeli się otworzymy na to, co było wcześniej. Także staramy się rzeczywiście tutaj w miarę możliwości jak najbardziej ich włączać i to na różnych etapach, tak? Czyli jakby i kierując do nich pewne wykłady, takie no właśnie wykłady otwarte, czyli takie no popularyzujące, ale też włączając ich w te działania nasze organizacyjne czy merytoryczne. Dziękujemy. Czekamy na dalsze pytania i komentarze. Można zadać pytanie? Tak, Pani Justyno, zapraszam. Tak, no bo właściwie trochę trudno jest dyskutować, no bo można się tylko przyłączyć do tych słów, które były wcześniej, prawda? Czyli wyrazić uznanie tym różnym, no z powodu tych różnych aktywności i tak szerokiej jak działalności zespołu. Natomiast no rzeczywiście nie wiem, o czym mielibyśmy dyskutować, prawda? Jakby merytorycznie, no bo tu można tylko się zachwycić. No więc może merytorycznie miałabym takie pytanie, bo to mnie też ciekawi. Jak uzasadniliście sobie, czy nie wiem, czy w ogóle to, że taki zespół powstaje na Wydziale Neofilologii, a nie na historii? Czyli mnie by interesowało to dyscyplinarne umocowanie i czym się to badanie historii dawnej różni od mediewistyki, no takiej właśnie mediewistyki, czyli jako działu historii. To by mnie ciekawiło. Mhm. Mhm. To znaczy tak, kultury dawnej, my to nazywamy tak, rzeczywiście. Natomiast oczywiście to jest bardzo ściśle. Jeszcze wtrącę. To znaczy tak, to bo nie, na polonistyce to badanie kultury się połączyło z badaniem literatury, prawda? Więc to też jakby, nie? To znaczy tak. Z umocowaniem tutaj był dyscyplinarnym, no i w końcu jakby połączyli te badania nad kulturą z badaniami nad literaturą. Ja jestem ciekawa, jaka była wasz tok myślenia. To znaczy tak, po pierwsze, to nie jest jakby mediewistyka, ponieważ również w ramach naszych badań objęte są, to jest ta kultura dawna, która obejmuje również wiek XVI, wiek XVII, więc to jakby to nie jest dokładnie mediewistyka. Tutaj na przykład pozwolę się odnieść, romaniści od bardzo wielu lat spotykają się i mają takie spotkania specjalistów dawnych literatur romańskich. Jakby to wyraźnie pokazuje, że jest potrzeba również spojrzenia nie stricte z perspektywy historii, tylko właśnie my żeśmy się zastanawiali, co my jako literaturoznawcy, językoznawcy, jak my postrzegamy nasze badanie, jakie są nasze zadania, czym my się zajmujemy, co możemy robić wspólnie pomiędzy obszarami, a co robimy oddzielnie. I tutaj właśnie
te przykłady chociażby właśnie współpracy, nie wiem, Ani Just i Moniki Opalińskiej, one w którymś momencie odkryły, że one zajmują się tymi samymi tekstami, tylko jedna po angielsku, a druga w Mittelhochdeutsch. I tak naprawdę ta współpraca pozwoliła im spojrzeć zupełnie inaczej na przedmiot ich badań. To jest właśnie platforma, która ma nam ułatwiać pewne dyskusje merytoryczne, ma nam też ułatwiać w taki sposób również czysto organizacyjny, właśnie to, że nie wiem, tworzymy wspólnie panel, to jest takie też jakby, oczywiście, że jest i pewna rozpoznawalność, ale też jakby mamy pewne ramy organizacyjne, które nam pomagają pewne rzeczy realizować. Natomiast współpracujemy z historykami, współpracujemy z historykami sztuki, natomiast nie rościmy sobie pretensji bycia historykami. Takiego założenia nigdy nie mieliśmy. Zdajemy sobie sprawę, na jakim wydziale jesteśmy i z takiej perspektywy badamy jakby nadal, tak? Badamy z perspektywy językoznawców lub literaturoznawców, którzy są na Wydziale Neofilologii, oczywiście współpracując z polonistami, historykami, historykami sztuki, jeśli jest to potrzebne. Stąd też nasz właśnie kilkudziesięcioosobowy zespół współpracowników, którzy reprezentują inne dziedziny, ponieważ w naszych badaniach nieraz okazuje się to naprawdę bardzo potrzebne. Natomiast no pozostajemy specjalistami jakby w swojej dziedzinie, tak? To nie jest tak, że my teraz chcemy badać od strony historii. To, że ja pozwoliłam sobie tutaj jako lekturę wskazać tekst Legoffa. Po pierwsze, no, zależało mi, żeby był to tekst po polsku, który będzie, prawda, będą wszyscy mogli przeczytać, ale też wydaje mi się, że on po prostu jakby pokazuje, stawia pewne pytania i budzi pewne wątpliwości, pozwala jakby na pewną refleksję i inne spojrzenie właśnie, więc jakby to jest oczywiście tekst historyka, ale tak naprawdę, który jakby zadanie było postawienie pewnych pytań i zastanowienie się nad tym, w jaki sposób postrzegać przeszłość, na ile to porządkowanie i próba wtłaczania w pewne epoki później ma dobre lub złe konsekwencje dla przedmiotu badań, do czego to może doprowadzić, jakie to ma skutki dla nas, jakie to ma skutki w odbiorze pewnych zjawisk przez studentów, tak, którym też chcemy pewne rzeczy przekazać. Więc z tego to była nasza potrzeba, tak? Natomiast oczywiście, że pewne punkty wspólne jakby z taką mediewistyką też ma, bo jakby w ogóle kultura dawna zakłada właśnie te granice między dyscyplinami są troszkę jakby inne, prawda? Więc jakby rzeczywiście sama koncepcja współpracy między dyscyplinami, oczywiście tak, to jakby można powiedzieć, że jest wspólne z mediewistyką, natomiast troszkę inny zakres, obszar jakby czasowy, i trochę inna perspektywa, jakby jednak no, jesteśmy wyprofilowani jako osoby, które są związane z dyscypliną literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Dziękuję. Paweł Piszczatowski chciał uzupełnić chyba odpowiedź. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Chciałem się odnieść do tego, o czym mówiła Justyna Górny. Czyli osadzeniu badań mediewistycznych w dziedzinie historii, które dla mnie bynajmniej nie jest oczywiste. Aczkolwiek te elementy też się znajdują, bardzo istotnie są
gdzieś osadzone w aktywności naszego zespołu. I tutaj chciałbym może zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o przyszłości, to jest taka teraźniejszość, która się stanie za chwilę, taka przyszłość, która za chwilę stanie się teraźniejszością, bo w tej chwili kończymy z Jasią pracę nad takim nowym projektem monografii wieloautorskiej, która będzie poświęcona procesom migracji w epokach przedoświeceniowych. Siłą rzeczy dużo miejsca będzie poświęcone tam migracją w ciągu 1000 lat tak zwanego średniowiecza. I tutaj mamy bardzo dużo tekstów wybitnych historyków, zarówno z Polski, między innymi pan dziekan wydziału, nowo powstałego wydziału historycznego zaszczycił nas swoim tekstem, ale także bardzo wybitnych historyków, mediewistów, historyków z niemieckiego obszaru językowego. Tak, jak Wolfram Drebs, prawda? Mhm. Tak, Wolfram Drebs, między innymi wybitni badacze. Bardzo się z tego cieszymy, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawa monografia i ona rzeczywiście idzie bardzo mocno w kierunku badań historycznych, a z drugiej strony to chciałem też podkreślić i może dodać do tego, co Jasia powiedziała, bo my staramy się też iść w takim kierunku, zwłaszcza w tej monografii, żeby na badania dotyczące kultury dawnej nakładać pewne siatki pojęciowe wypracowane w najnowszych trendach badań nad kulturą, trudno chyba mówić tutaj o trendach literaturoznawczych. Tutaj staramy się patrzeć na pewne zjawiska wynikające czy będące skutkiem tych ruchów migracyjnych z perspektywy postkolonialnej, na ile można w ogóle na przykład średniowiecze badać z punktu widzenia teorii postkolonialnej i co to może nowego wnieść do badań. Do badań mediewistycznych, ale także do postrzegania tego, czym jest w ogóle kolonializm i postkolonializm. To są rzeczy, które nie są oczywiste, jak gdyby nie tylko w skali naszego polskiego podwórka czy naszego uniwersytetu, ale w ogóle w skali globalnej, co widać po tych tekstach, że to dla wielu osób było sporym wyznaniem i wyzwaniem. I jeszcze jedna rzecz, no, co nam przyświecało, to tak z własnego doświadczenia muszę powiedzieć, jakie są jakby, no nie wiem, pozytywne, czy w ogóle no, doświadczenia pewnej pracy z tekstem, już ściśle literaturoznawczej, pracy z tekstem, które by bez takiego zespołu były bardzo trudne albo w ogóle niemożliwe. W momencie, kiedy ja pisałem tekst, który ukazał się potem w książce, o której to Jasia wspominała, Mistyczki do komediantki. To był tekst o erotyce w tekstach lirycznych, średniowiecznych tekstach lirycznych. To był taki tekst poszukujący, eksplorujący jakieś takie dla mnie jako germanisty dość nieoczywiste obszary twórczości kobiecych trubadurek, czy w obszarze niemieckojęzycznym wiele osób uważa, że nie było w ogóle kobiecych poetek w średniowieczu. To też jest jakaś teza, którą starałam się poddać wątpliwość. Ale mamy teksty kilku kobiet, tak zwanych trobairic, czyli trubadurek, które pisały w języku staroprowansalskim czy akwitańskim. To są teksty, które nie występują w tłumaczeniu na język polski, nie występują też w tłumaczeniu na język niemiecki, który jest nieznany. I to była naprawdę niesamowita przygoda. To też nie jest język, który jest jakiś bardzo dostępny naszym romanistom i romanistkom na naszym wydziale. I to była niezwykła przygoda, próba odczytania takiego staroprowansalskiego tekstu, który okazał się w ogóle niesamowicie istotny, jeżeli chodzi o obrazy, takie reprezentacje
kobiecej erotyki w tamtych czasach, czyli idąc dalej, eksplorowanie pewnych wpływów kobiecych poetek, które w tym czasie pisały na dworze w Kordowie, w hiszpańskiej, w arabskiej Al-Andalus. I to bez pewnych takich elementów tej językowo-kulturowej interdyscyplinarności, to nie jest interdyscyplinarność polegająca na przekraczaniu w tym momencie jakichś granic dziedzinowych, ale po prostu pożyczanie sobie nawzajem pewnych kompetencji językowych, no pewne rzeczy byłyby niemożliwe, czy po prostu kiedy pracowałem nad innym tekstem o tym, jak w mistyce niemieckiej średniowiecznej cytowany jest Awicenna, tak? Jak, w jaki sposób... gdzie trzeba było sięgać nie tylko do obecnych w średniowieczu łacińskich przekładów Awiceny, tylko do arabskich oryginałów. To są pewne eksploracje, które dla mnie były fascynujące jako germanisty, które byłyby absolutnie niemożliwe bez jakiejś tego typu platformy. Jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo to mieliśmy a propos tego kongresu mediewistów, o którym mówiła Asia, panel, który łączył średniowieczną mistykę europejską z tekstami staroindyjskimi. Było tylko możliwe dzięki współpracy z profesorem Jurewicz z Wydziału Orientalistycznego, która jest wybitną specjalistką tekstów fetyjskich. I to są, no, są takie po prostu oczywiste korzyści i przesłanki, które pokazują no, sens tego typu współdziałania. To nie jest tylko historia, Justyna. No, nie wiem, dlaczego mediewistyka miała być zarezerwowana do badań historycznych. To byłoby chyba coś zupełnie no, nieadekwatnego do wielowarstwowej, wieloaspektowej spuścizny tych dawnych epok. Wyjaśnienie, uzupełnienia i podzielenia się pewnym entuzjazmem, który mam nadzieję wybrzmiał. Dziękuję Ci za tą fascynującą wypowiedź. Rzeczywiście to brzmi, znaczy te przedsięwzięcia brzmią niesamowicie. Jak ja pierwszy raz weszłam na Waszą stronę i zobaczyłam badania nad kulturą dawną, to też oczywiście nie wyobraziłam sobie tego typu projektów. Także to jest... brzmi fascynująco. Zapraszam do dalszych pytań. Jeszcze myślę, że mamy 5 minut może na dyskusję. Mieliśmy pani profesor, zapraszam. Słychać mnie? Mam trochę cały czas kłopoty z czatem. Nie wiem, czy tak, to tak, ja. To może po prostu jakieś techniczne. Więc może po prostu tak zapytam. Więc też chciałam bardzo podziękować za prezentację. Wiele się bardzo dowiedziałam i pierwszy raz mieliśmy do czynienia z prezentacją, oczywiście wygłoszoną przez jedną osobę, ale puentującą bardzo różne badania bardzo dużej grupy osób. To też było ciekawe przeżycie. Ja mam takie pytanie z perspektywy osoby, która zajmuje się naukowo wiekiem XXI. Jak w Waszych badaniach, jakie ma miejsce recepcja średniowiecza? Sposób, w jaki w tym momencie ono funkcjonuje od literatury fantastycznej, bo ja akurat też byłam na tamtej awangardzie, co prawda w innej sekcji i zajmowałam się czymś zupełnie innym, znacznie bliższym fizyce, ale jak popularyzować, to jest złe określenie, jak tłumaczycie mediewistykę na język współczesnej akademii. Nie tylko dla specjalistów, bo to było fascynujące, co mówiliście oboje, ale też budziło szacunek. To znaczy zaczynaliśmy się zastanawiać, ile powinniśmy się nauczyć od różnych języków po sprawy warsztatowe, gdybyśmy na przykład chcieli nawet w pełni korzystać z tego, Waszych wyników. Nie mówię, że już w tym działać, no to bo oczywiście, że każdy z nas ma własną specjalność, ale jak recepcja średniowiecza dzisiaj, w dzisiejszym świecie i dzisiejszej literaturze mieści się w zainteresowaniach
no, waszych zainteresowań, tego środka. Powiem tak, mieści się jak najbardziej. Jednym z naszych obszarów, które mamy wpisane, to również są późniejsze transpozycje epok dawnych. I faktycznie to, w jaki sposób są pewne treści przetwarzane, czy w jaki sposób one są odczytywane współcześnie, jest dla nas też bardzo, bardzo interesujące. Podczas jednego z paneli my mieliśmy taki właśnie panel trzyosobowy tematyczny, i Paweł i ja mówiliśmy o średniowieczu, natomiast kolega, który jest germanistą, historykiem sztuki, mówił o związkach XIX wieku ze średniowieczem. I to rzeczywiście bardzo ładnie nam spinało jakby cały panel, tak? Więc to jak najbardziej się mieści, jest to jedno z założeń, zamierzeń i tu jesteśmy też jakby bardzo otwarci, wiemy, że jest to też dobra droga dotarcia do młodych ludzi. Zresztą no, wydaje mi się, że to też gdzieś tutaj wybrzmiało, bo jeżeli my mówimy epos od Homera do Martina, to pokazujemy tak, że chcemy jakby do różnych odbiorców dotrzeć i to nie jest tylko stricte, tam oczywiście jest bardzo dużo bardzo głębokich tekstów i przemyśleń, ale też chcemy dotrzeć do różnych odbiorców i ta recepcja jest dla nas jak najbardziej istotna. Także tutaj i to od razu jakby mieliśmy wpisane jako jedno z zamierzeń i jako jeden z obszarów, który też zgłębiamy, tak? Więc to nawet nie na tej zasadzie, że jesteśmy kultura dawna tylko i wyłącznie, tylko jakby od razu jednym z obszarów było wychodzenie, porównywanie, odchodzenie właśnie też od tej koncepcji zamkniętych epok, pokazywanie, co te epoki dawne mówią o nas samych, na ile zmieniają nasze postrzeganie. Więc to się tutaj też i to, o czym mówił Paweł, też przykładanie współczesnych narzędzi metodologicznych do starych tekstów, patrzymy na ile one mogą być adekwatne, na ile nie. Także tu jakby różnego rodzaju powiązania widzimy i staramy się to w różnych miejscach realizować. Także i kwestie popularyzatorskie jak najbardziej nas interesują i kwestia ciągłości pewnych motywów, pewnych aspektów i kwestia połączenia nowych narzędzi powiedzmy ze starszymi tekstami. Także staramy się to realizować cały czas. A czy ja mogę jeszcze zapytać, to tak jakby troszeczkę w przedłużeniu tego, o czym tutaj była mowa już trochę wcześniej, bo mnie to zainteresowało bardzo, kiedy mówił pan Paweł Piszczatowski właśnie o tym nakładaniu współczesnych metod badawczych na teksty dawne i wspomniał pan o studiach postkolonialnych, prawda? Jakie inne ewentualnie metody się sprawdzają albo przynajmniej czy już się sprawdziły, czy państwo próbują te metody? Czy mogłabym coś się dowiedzieć na ten temat więcej? Ponieważ ten postkolonializm został wywołany, to może ja ad vocem tutaj, bo ten nasz projekt komparatystyczny, czy związany z tym Kongresem Komparatystów w Wiedniu, on się opierał, jeżeli chodzi o podstawy takie metodologiczne, teoretyczne, na koncepcji Kłącza, Guattariego i Deleuze'a na przykład. I to pojęcie Kłącza gdzieś, i to myślenie deleuzjańsko-guattariańskie gdzieś jest wpisane w nasze postrzeganie rozmaitych rzeczy. Jeżeli ja tutaj mówiłem o tych paralelach
dotyczących no, samej takiej ekstatyczności języka wedyjskiego i języka mistyki, to my nie szukamy tutaj jakiegoś bezpośredniego wpływu połączenia, tylko właśnie jakichś takich kłączowych relacji. No oczywiście kwestie związane no, w naturalny sposób, jeżeli żeśmy zajmowali się pisarstwem kobiecym, tekstami kobiecymi, no to perspektywy genderowe, bez których no, trudno w sposób adekwatny dzisiaj badać te stare dzieje, zwłaszcza jeżeli eksplicite nawiązujemy do dziedzictwa kobiet na przykład w sferze wiedzy, nauki, aż do momentu, kiedy one uzyskały możliwość studiowania na uniwersytetach, więc tutaj to w naturalny sposób gdzieś tam z tego korzystamy. No, to są takie przykłady, które pokazują, że to nie jest tylko takie incydentalne, że teraz żeśmy sobie tę migrację jakoś tak postanowili na to spojrzeć trochę inaczej niż tylko no, czy tylko stricte historycznie, no tylko rzeczywiście to jest jakieś takie stale obecne nasze dążenie do tego, żeby wypróbowywać te nowe jakieś narzędzia warsztatowe do tego, żeby może trochę inaczej odczytywać pewne teksty. Tak chciałem po prostu dodając do tego postkolonializmu jeszcze parę innych cegieł. To ja może rozwijając właśnie poprzednie pytanie, co daje badanie kultury dawnej właśnie na przykład gender studies, bo tutaj rozumiem, że bardzo wiele wystąpień konferencyjnych i publikacji zajmowało się kobietami, kobiecością, więc rozumiem, że tutaj te narzędzia z gender studies na pewno były obecne i czy jakoś właśnie pozwala nam to inaczej spojrzeć na gender studies, jeśli badamy kulturę dawną, zauważyć jakieś nowe rzeczy. Tak jak badania Foucault dotyczące seksualności właśnie w kulturach na przykład starożytnych, w antyku, były tak przełomowe dla badań nad seksualnością. Czy tutaj właśnie te Państwa badania kobiecości w kulturze dawnej pozwoliły jakoś dostrzec coś nowego, jeśli chodzi o same narzędzia w ramach gender studies. To znaczy, tak, rzeczywiście, tak jak Pani zauważyła, tutaj mieliśmy kilka spotkań konferencyjnych i publikacji dotyczących właśnie tych kobiet epok dawnych, jakby różnych aspektów związanych, bo ten akcent był położony na różne aspekty życia kobiet. Natomiast założenie też było takie, że były to konferencje bardzo mocno interdyscyplinarne i narzędzia, którymi się posługiwali badacze do badania tej tematyki, były też bardzo złożone i bardzo różnorodne. Zresztą ta pierwsza konferencja, jak sama nazwa wskazuje, jakby źródła i perspektywy, zależało nam na tym, aby pokazać złożoność zjawiska i też złożoność narzędzi, które możemy stosować i które różni badacze stosują, aby ten przedmiot w jakimś stopniu przybliżyć. Więc tak naprawdę wręcz założeniem był taki tutaj pluralizm również metodologiczny, który no, gwarantowała jakby ta szeroka grupa pracowników, referentów, którzy z różnych perspektyw jakby ten temat ujmowali. Więc tu rzeczywiście jakby na to był położony akcent, tak? Jak bardzo różne są sposoby patrzenia na ten temat w różnych badaniach i to było dla nas takie też, no, ważne takie doświadczenie na początku, potem się pojawiła ta kwestia
nauki, edukacji. Natomiast jakby też pozostaliśmy przy pewnym takim pluralizmie, jakby takie było założenie. Jeszcze, jeśli mogę dodać jeszcze króciutko, to była też jedna z takich wielkich przygód mojej obecności w tym zespole. I to było wykorzystanie pewnego dorobku badań genderowych do refleksji nad autorstwem, zwłaszcza autorstwem tekstów anonimowych, co do których zwyczajowo wychodzi się z założenia, że autor jest wprawdzie anonimowy, ale z założenia jest to mężczyzna. Co uzyskamy, jeżeli spojrzymy na te teksty, trochę tak jak, nawiązując tutaj do tradycji Tobie, Aniu, bliższe, jak Harold Bloom stworzył koncepcję swojej jachwistki, czyli autorki tego najstarszego rdzenia Biblii hebrajskiej. Fenomenalne podejście, tak? No, kompletna spekulatywna idea, która no, jest pójściem, jak to się mówi, po bandzie wszystkiego, ale jakieś kapitalne rzeczy on z tego był w stanie wyłuskać. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na taki fundamentalny tekst kultury niemieckiej, światowej, jak Pieśń o Nibelungach, to nie jest oczywiście moje jakieś odkrycie, tylko to jest zakorzenione w niemieckich badaniach feministycznych z lat 70., gdzie pojawiały się bardzo przekonujące pod względem argumentacji naukowej i badań źródłowych tezy, że jedną z możliwości autorstwa tej zachowanej w rękopisach wersji Pieśni o Nibelungach, że to jest jakaś zakonnica z okolic Fuldy. Dużo na to wskazuje, że być może właśnie to kobieta napisała. I teraz, jeżeli się spojrzy na te niezwykle silne postacie kobiece, które są tam przedstawione, niejako na jakieś patriarchalne fantazje erotyczno-seksualne o takich właśnie silnych, dominujących kobietach, tylko na pewno świadome twory, które w jakiś performatywny sposób kształtowały jakąś reprezentację kobiecej seksualności, bo tam te wątki seksualne akurat w Pieśni o Nibelungach są bardzo istotne. To zyskujemy strasznie, strasznie ciekawą optykę, która gdzieś jest wywrotowa w stosunku do tego, co zwykliśmy o tych tekstach, o tych starociach sądzić. Jeżeli to sobie porównamy potem z takim drugim typowym dla niemieckiego średniowiecza nurtem takich właśnie eposów heroicznych skupionych wokół postaci Kudrun, też postaci kobiecej, która jest taką po prostu takim, powiedzielibyśmy dzisiaj, typowym produktem patriarchatu, no to zyskujemy w ogóle jakieś kompletnie nowe możliwości patrzenia z perspektywy właśnie jakiegoś takiego hipotetycznego autorstwa. To oczywiście hipotetycznego, no bo tego nigdy nie, w dodatku, tutaj należy to zawsze podkreślać, to są teksty, które zanim zostały spisane gdzieś tam w XIII wieku, to co najmniej 500, może 700 lat tradycji oralnej za tym stoi, to nie byli tylko męscy opowiadacze, kobiety także opowiadały te historie, one wnosiły też swój element tego autorstwa czy współautorstwa oralnego tej tradycji. Także tutaj też, to już odnośnie do tego twojego pytania, to narzędzia jakiejś optyki czy interesu. Bardzo, bardzo dziękuję i za odpowiedź, i za uzupełnienie. Szanowni Państwo, czy jeszcze mamy jakieś pytania?
Ja miałam jeszcze tylko taką myśl, ale to nie jest pytanie, tylko tak, kiedy była mowa o tych narzędziach współczesnych, to pomyślałam sobie o intermedialności. To znaczy jednak jest, prawda, literatura średniowieczna jest bardzo ikoniczną literaturą i te związki słowa, obrazu, no też przecież jest mnóstwo narzędzi związanych ze zwrotem ikonicznym w literaturze dwudziestowiecznej, które, prawda, można być może wykorzystać i pewnie są wykorzystywane do takich badań. Tak, tak, to przepraszam, bo to jest tekst, który się właśnie ukazał, gdzie analizujemy z Jaszem, to jest nasz wspólny tekst, właśnie graficzne, plastyczne przedstawienia sceny biblijnej sceny, w której wąż kusi Ewę i Adama, żeby zjedli to jabłko, i potem analogiczne przedstawienia tak zwanej sceny inflagranti, czyli tej sceny z eposu o Tristanie i Izoldzie, kiedy Polimarka ich no, odkrywa na gorącym uczynku właśnie w tym ogrodzie, i po prostu analogie graficznego przedstawienia obydwu tych scen wywodzących się z tekstów, z opisów epickich, jak one zostały potem no, niemalże ujednolicone pod względem kompozycji obrazu, sposobu rozmieszczenia tych poszczególnych postaci i tak dalej. W tych rozmaitych, bo to są kobierce, to są jakieś szkatułki, które były zdobione tego typu wizerunkami. Więc nie tylko stricte malarstwo, tylko rozmaite elementy sztuk plastycznych średniowiecznych. Także to też jak gdyby po to też sięgamy. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś mają Państwo pytania, komentarze? Już zbliża się siódma, także myślę, że w takim razie tą odpowiedzią zakończymy spotkanie, za które serdecznie Państwu dziękuję i na pewno wszyscy zostaliśmy zachęceni do pracy w zespołach badawczych i zobaczyliśmy właśnie fascynujący świat pracy z innymi. Większość z nas, może to moje doświadczenie, pracuje głównie w samotności. Także serdecznie dziękuję za to spotkanie. Kolejne seminarium naszego forum poprowadzi dr Małgorzata Sokołowicz w kwietniu i będzie to seminarium poświęcone postkolonialnym odczytaniom orientalizmu. Także już serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję pani profesor za poprowadzenie seminarium i państwu za udział. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Państwu bardzo dziękuję za obecność. Dziękuję właśnie też wszystkim współpracownikom, dzięki którym mamy możliwość opowiadania właśnie o tym, co robimy. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia strony, do współpracy, do korzystania z jakichś jednorazowych również rzeczy. Jeżeli ktoś nie jest na stałe zainteresowany współpracą w zespole, ale jakieś pojedyncze wydarzenia go zainteresują, to oczywiście jak najbardziej zapraszamy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Do widzenia.